Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie 15 g tlenku azotu 2. Przypominam, że o warunkach normalnych mówimy wtedy, gdy temperatura wynosi 0 stopni Celsjusza, czyli 273 kelwiny, i ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Wiemy, że 1 mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 decymetra sześciennego. Spróbujmy więc obliczyć, ile moli stanowi 15 g tlenku azotu 2. W tym celu obliczymy najpierw masę molową tlenku azotu 2, czyli masę 1 mola. Masa molowa tlenku azotu 2, mamy azot, jest tlen, tlen jest dwuwartościowy, azot również w tym związku jest dwuwartościowy, dwójki nam się skracają, więc zostaje poprawny wzór NO. Składa się z jednego atomu azotu, czyli mamy jedną masę azotu i dodajemy, mamy jeden atom tlenu, czyli również masę jednego tlenu. Z układu okresowego odczytujemy masy tych pierwiastków. Masa azotu wynosi 14, natomiast masa tlenu wynosi 16 w przybliżeniu, co nam razem daje około 30 g na mol. Wiemy więc, że 1 mol tlenku azotu 2 waży 30 g. Natomiast my do dyspozycji mamy 15 g tego związku, więc obliczmy, ile to jest moli. Od razu z proporcji możemy wyliczyć, że x to jest 1 mol razy 15 g przez 30 g. Czyli mamy 1 mol razy 15 g przez 30 g. Po skróceniu dostaniemy pół mola. Teraz, gdy już wiemy, jaką liczbą moli dysponujemy, możemy ułożyć naszą proporcję. Wiemy, że 1 mol stanowi 22,4 decymetra sześciennego, więc pół mola. Jaką zajmie objętość? I mnożymy na krzyż. 1 mol razy y to jest to samo co pół mola razy 22,4 decymetra sześciennego. Możemy obustronnie równanie podzielić przez mole, czyli skracają nam się jednostki mole, czyli zostanie nam jednostka decymetr sześcienny. 1 razy y to jest oczywiście y i mamy pół razy 22,4 to jest 11,2 decymetra sześciennego.